Orzeszku! Orzeszku! Zapalisz? Ej, ty, regulirowszy! Puszczaj, śpieszy mnie się! Nie lzia! Сворачивай в лес, дорогу под обстрелом. Важную особу везет до Варшавы, разумеешь? Утро мусит быть в Варшаве. Да будь он даже генералом, все равно не пущу. Приказы на всех задерживать, не видишь дорогу под обстрелом. Слухай, Наташка, то не генерал, то справа еще важнейша. Увидели же мне затлуком, ежели го не довезе, Наташка. Какая я тебе, Наташа? Сказано, не пущу, сворачивай в лес. Się musi znaleźć jak najdalej stąd. I to jak najszybciej. Od tego zależy los całego batalionu, a może nawet frontu. Sprawa metafizyczna. Odstań, cicho, pistol. Kiego? Co jest? Dlaczego stoimy? Nie chcę puścić. Strzelają trochę i zaraz tyle szumu. Chodź tu. Nie zatrzymujcie nas, towarzyszko. Jestem delegatem. Deputat, pani Majesz. Nie mają. Do Warszawy jadę. Sprawa polityczna. O, właśnie. Nie wzią, towarzysz delegat. Przykazano zadzierżywać. Wsi ażydają. Mogą czekać. A ja do samego marszałka jadę. Defiladę mamy przyjmować. Święto robotniczo-chłopskie. 1 maj, pani Majesz. Panie mają. No, to puszczaj, bo się późno robi. Nie pościu, gowarił ciebie. Ale to sprawa gardłowa, rozumiesz? Cały batalion by ci się małym smali, jakbyś mnie puściła. Ty mnie swoim batalionem nie pugaj. Zwaraciwaj w lес! Ty! Komu gowariu? Chcesz? Dasz swojemu chłopakowi. Zapalniczka! Żywa! Zobacz, trofejna! Gdzie możesz? Dziurawe wojsko. Siadne. Pryskamy? Wal, nie nas Polaków brać na zakazy. Tak od, panie poruczniku, nareszcie my od tego Orzeszki oswobodzili się. Wysłali my jego za przeproszeniem jako delegata do stolicy. Co za delegata? Toż dzwonili ze sztabu, żeby wysłać delegatów frontowych. Nie pamięta pan? Na defilada 1 majowa. Rosa? No nie, już pan porucznik nie zauważył, jak bez niego wszystko idzie akuratnie. Nawet linia pracuje. I samolotów od jego wyjazdu ani śladu. Pu, żeby nie zauroczyć. Nawet bardzo, panie poruczniku. Nie łaź mi to w skarpetach, mówiłem ci już. Buty mam dziurawe, obywatelu poruczniku. Wszystko przymoczone, o! Tak, zrozumiałem. Obywatelu poruczniku ze sztabu pułku. Pytają już, czy mamy języka. Jedzie do nas pułkownik Dzierzbicki. Zameldujcie, że mamy. Słyszeliście pana Siuk? Tak jest. Złapiemy takiego języka, że i wrogowi nie życzę. To przez tego Orzeszkę nam nie wiodło się. On był Jonasz. Przestańcie z tymi bzdurami. No cóż to za bzdury, panie poruczniku? Ja tam też w ten materializm wierzę, ale że on nam pecha przynosił, tak fakt. U nas w Galobliczkach przed wojną też był taki Jonasz. Bywało, czego się tknie, zaraz nieszczęście gotowe. Sierżancie Panasiu, no? Po pierwsze nie panie poruczniku, a obywatelu poruczniku. No niech panu będzie obywatelu poruczniku, no. Poza tym słyszeliście, ma tu być pułkownik Dzierzbicki. Tak. Jakby mi za 2 godziny nie dostarczycie tu jakiegoś fryca, to się wam dobiorę do skóry a tak, że... A co nam nie dostarczyć? Dostarczymy. A Rzeszko z wozu koniem lżej. Ej, друг! My przyjechali! А ты валяй дальше прямо этой дорогой. До ваших позиций будет 6 километров. Ближе, конечно, вдоль этой линии телефонной. Но сейчас темно, можешь еще к фрицам попасть. А ты не будь такая надента, как Индор. Злость пенкности шкоди. До свидания. Следующий раз слушайся регулировщика.
Не только штаны, но и голову потеряешь. Эй, полак! Подожди! Извините, мадам. Удалось все сегодня, браток. Посчастливилось? А как на счастье не выпьешь? Известно, убежит. Для хорошего вина каждая рюмка хороша. О, понюхай. Вино? Ну, столетней давности. Только господа такое пили. Wszystkiego to ci zabrać nie mogę. Nie bój się, jest u mnie jeszcze. Солдатская подружка. Стройна. Сержант Соловейкин, вам должно быть известно, что на фронте пить алкоголь не полагается. Приказ такой ты был. Ты что, девушка, не видишь? Он сегодня смерти в глаза смотрел, ты ему вина жалеешь. Приказ такой был, что нельзя. Ладно, ладно, баба на фронте, что жандармы. Вкусное! Славе! Ну давай, поехали. Эй, парак! Это из этого замка над озером. Там этого полно. Купаться можно. Wydaje mi się, że tu już gdzieś niemiaszki, blisko. A mnie się widzi, co my się kręcimy w kółko. My już byli koło tych brzoz. Oj, nie kracz, nie kracz, mało. Mało to brzoz w lesie. Нам треба йти. Там. Ігнаці. Ой, зачепив о щось ногу. Засіки чи як? Друт телефонічний. Ага. Німецький. Розвідлений як. Достав, певно. О! Ну, синкові, ксаки. Drut się przednie, tak zaraz jakiś niemiaszek przylezie, żeby naprawiać. Telefoniści dużo wiedzą. No! Pamiętaj jeden z drugim. Strzelać, kolbo w lep przydusić i do palatki, żeby nie kwiczał. No, Kaziu, on ci przerywaj. To pomyślał, że wiatr zerwał. No, no, dawaj. O! No! Prawdziwy guten morgen! Guten morgen! Guten morgen! Czekaj ty, ja tobie dam guten morgen! Guten morgen! Ah.
кричал, но так вот. Ой, Маша, за мощно, а? По плечку драпал. Вот давай под ножку. Вот мы сделаем поручнику сюрпризы, а? Забирай, вот так. Мишка. Ну, жди кабель, дробно кашка. Немяшки będą mieli roboty. Sosna! Halo! Niemiecka znajduje się w kompletnym rozkładzie. Jest to ta sama dywizja, halo, którą rozbiliśmy w Moje Krojcna. Sosna! Do zlikwidowania i możemy jednak przystąpić wcześniej, jak za jakieś 2 do 3. Halo! 106 pułk gwardyjski, który otacza ten worek tu od południa, wysunął się bardzo do przodu i teraz... O co chodzi? Obywatelu poruczniku, melduję, że łączność ze sztabem pułku zerwana. Wiatr. Wyraźnie słyszałem, jak się końcówki obruszały. Przecież dziś nie ma wiatru. Poruczniku, poślijcie tam swoich ludzi, nie sprawdzą, co było i naprawią. Jeśli to ten wasz, to mamy cholerne szczęście. Zarządź alarm w batalionie. Idziemy z wami do natarcia? Nie, to nie to. Posłuchaj go. 2 dnia temu nazad wojska 3. korpusu generała Danichenka zakończyli likwidację okrużonych zdzieś Niemców. Генерала Фалькенберга среди пленных не оказалось. Вероятно, ему удалось вырваться из окружения. Будет, конечно, пробиваться к своим. Rozumiałeś? Tu są góry i 106 gwardyjski. Tu w dole nasz 11, 18, a tu Mokradła. Stoisz nad szosą. Jedyne miejsce, w którym ten Szwab może się przebić. Falkenberg. Falkenberg. Z blizną na policzku. Władek! To była gazeta na stole. Taka niemiecka? Niemiecka, niemiecka. Gdzie ona jest? Obywatel poruczniku melduje, że mam ją w bucie, ale zaraz wyciągam. Pan później gdzieś wie, budam piórawy. Czy to ten? Tak, to on. Graf Ernest von Falkenberg, pruski junker, продажny pies Гитлера. My jego rozyskujemy za издевательство nad mirnymi gражданами Ukrainy. O nim mówił Гитлер, wspominając wczera o armii Wienka, idącej na pomoc do Berlinu. Rozumiesz teraz twoje zadanie. Gdyby mu się udało przedrzeć do otoczonych przez nas Niemców, to mielibyśmy tu ładną zabawę. Nie ma przecież żadnej pewności, że będzie próbował. Może siedzi gdzieś jeszcze w lasach, może się już do nich przedostał. A dlatego właśnie tak potrzebny nam jest język. No i co, panie porucznik? Obywatel pułkowniku, z rozkazu panu porucznika złapalimy faszystowskiego języka. A dawajcie go tutaj. No dawaj go, dawaj. O. O. Trzymaj. A kazał ci, panie pułkowniku, nie możemy krzykać. Musieliśmy jego apatolić. O. Obywatelu pułkowniku, szeregowiec Wacław Orzeszko melduje, że nieprzyjaciel trafił w nasz gazik, przez co nie mogłem odjechać. Głupi kawał. Sierżancie Panasiuk. Ciemność było. A po co on krzyczał Guten Morgen? Tak jest. Kaprala Wydrzyńskiego to nawet nie mogliśmy znaleźć. O, tylko to z niego zostało. O, nawet pali. Rozwidzenie w drobnym akt podjęte. Bodaj by końca wojny nie doczekali łobuzów, żeby temu łobuzowi... Nie pyskuj, nie pyskuj. Niemcy blisko. Raz wystarczyło przeciąć, żeby przerwać linię. Musiał faszysta na kawałki pociąć. Bodaj by mu ręce sparszywiały i odpadł. Ręce. Сидел и отпад. Куна псаурок.
Sierżancie. Święty Ignacy. Panie sierżancie. Nie leź mi w oczy. Nie leź, powiadam, no. Taka hańba dla to. Jak ciebie matka powiedziała. Jezu. To moja wina, że nie zginąłem z kapralem Wydrzyńskim? Nie możecie mnie trzymać z dala od siebie. Tyfus mam, czy co? Odejdź stąd, a to zastrzelę, no! Sam do wojska się zgłosiłem. Ochotnik jestem. Pierś pod kulę chcę nadstawiać, a nie dekować się z dala od towarzyszy broni. Pierś nadstawić? Ja się chcę wojnę przeżyć. U mnie żona i troje dzieci. Gdzież mnie pierś nadstawić? Nie chcecie mnie, to nie. Nie będę wam przynosił pecha. Idę sobie. Idzie, idzie, a to znowu sobie biedy na putasz i nam. No nie gniewaj się, ale ja prosty chłop. Taka u mnie natura, że w to wierzę. Co zrobisz? No. Zapal sobie zasągami i nie będzie widać. No pal, nie nadymaj się. Orzeszko. Bacę. Bacę! O czort, no znowu bieda z nim będzie. Orzeszko! Niemcy? Swój, swój! A, to ty. Niemcy? Germancy? Niet, niet. Почему? А я только что, милый мой, едва с жизнью не попрощался. Ты уж лучше, брат, откажись от вина. Не ходи туда. Хуже, чем Гитлера встретил. Wszystko mi jedno! I tak śmierci szukam. Ja swój, polski sołdat. Wina chcę się napić. Nie wzię. Idzie, odkąd przyszedł. No co ty, swojemu żałujesz. Niemcom chcesz oddać. Gawarat ciebie, nie wzię, znaczy nie wzię. Uchodzi, a to strzelać budu. Ach, to ty, wiedźmo. Towarzysz delegat, i spełniajcie przykazanie podstawowe. A to idźcie. To twoja sprawka. Musiałaś o tym zameldować. Widział Gogol na froncie, zapreszczono. Uch, żandarm.
Szpicel cholerny. No! Stoj! Strzelać budu! Dupę sobie strzel! Boże mój, kucha pobiła! Towarzysz delegat! Delegat! Towarzysz delegat! Wyszedaj! Nie, trafiła mnie faszysta. Sojusznika zabiła. Towarzysza broni. Tyle krwi, cały jest mokry. To nie król. To wino. Panie, wino. Możecie wstać. No zostaw, nie bardzo. Boże mój. Umrę tutaj cicho. No zacząłem сюда, в лес. Говорила, нельзя. Значит, нельзя. Что? В такое место жовнежа трафить, бодай бы из пекла не вылазла. Отповешь за мою смерть, пред судом станешь. Я совсем не хотела, честное слово, целилась в сторону. Пить. Ты несу вина. Хорошо? Да. Порани, хочешь меня добить? Вот! Этим я в тебя стреляла. А теперь вон отсюда. Сейчас уже не промахнусь. Але спадłem на дул, напевно мам coś złamane. Марш за ворота, а то буду стрелять. Забий, я не рушę się z miejsca. Nie zależy mi na życiu. Нет! Nie! 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 Morderca! Gorszy od Hitlera! Za ворота, говорю! Czekaj, czekaj! Jeszcze ja ciebie gdzieś spotkam, to mnie popamiętasz? Посмотри! Za ворота, słyszysz? Oddaj karabin! Gwintówkę oddaj, słyszysz? I tu, сюда! Uciekaj, ja ich tu zatrzymam. Durak! Co ty geruje z siebie? Kurczę! Na drabinę nie wejdę.
leer, Herr General. Nach den Spuren zu urteilen, waren die Bolschewiken da. Im Keller gibt's Wein. Meine Herren, in einer halben Stunde wird's hell. Wir sind gezwungen, den Tag über hier zu bleiben. Man muss die Zeit ausnützen, sich ausruhen und sich zum letzten Sprung vorbereiten. Unser Kraftwagen muss getarnt werden, damit die Flieger unser Versteck nicht ausfindig machen. Sie sind für die absolute Sicherheit unserer Gruppe verantwortlich. Das Tor darf nicht geöffnet werden. Niemand darf sich am Fenster zeigen. Jedes laute Wort oder gar ein Schuss ohne meinen Befehl werde ich als Verrat ansehen. Über jeden Vorfall ist mir persönlich sofort Meldung zu erstatten. Jawohl, Herr General. Orzeszko! Orzeszko! Cicho tam! To nowy. Wrócisz. Te drogi rozchodzą się. I okopiesz się. Wladiu, nie myślisz chyba szukać tej Wajzy? Ja zgubił człowieka z plutonu, tak i odpowiadać za niego muszę. Chłopak sobie popił, a ty winisz siebie za niego. Rugał ja jego. Przeze mnie odszedł, tak, tak i szukać muszę. Nie będę narażał plutonu. To jest prawda. Jakby Niemcy, nie daj Bóg na was wylieźli, strzelaj, dwie zielone. No, marsz. Wladiu, Wladiu, a? Pójdziemy z tobą. Oj, nie gadaj, nie gadaj. Słyszę strzelaninę taki sam. Odczep się. Każdą minutę nas mogą znajdzie Niemcy. Żandar w spódnicy, Herod Baba. Alkoholik. Pijańcy, przeciwny. Ładnie mnie urządziłaś. Ruszać się nie mogę. Mi nad było wino kraść. No, no. Żebym ci czasem nie pokazał, ty szantrapo. Ja nie понимаю, co to znaczy. No, советую wam trzymać język za zubami. Bo co? Потому что я советский солдат. Sowiecki soldat nie strzelałby do Polaka. Ty jesteś... No! Was war das? Die Uhr am Turm hat geschlagen. Sie geht 9 Minuten nach. Donnerwetter. Der Zeiger geht ja nach links. Grunt to nie tracić głowy. Pomyślą najwyżej, że zegar źle chodzi. Takie zegary nigdy nie chodzą punktualnie. Wyjrzyj przez okno. Śmiało, z dołu cię nie zobaczą. I tu. Тот офицер, что стоял в воротах, идет в сторону замка. Да что? То еще ничего не значит. Но он смотрит на башню. Thank you.
A co, nie mówiłem? Żołnierz powinien mieć dużą czaszkę. Pani Majerz? Łeb można mieć. Wojna to nie kuchnia. Zobaczmy, jak walczy polski żołnierz. Pani nas gdzieś ubiódł. Nie szkodzi. Drogo sprzedamy swą krew. Eine Brechstange und einige Leute her. Und du, such unten. Właśnie na górę. Znasz niemiecki, to może być bardzo ważne. To ja... Zawsze musi się kłócić. No ja nie... Bestätigen Empfang der Meldung 07B15 bleibt am Draht Ende. Zum Teufel! Eine Bande von Feiglingen und Verrätern. Meine Herren, Oberst Rontschke wurde umzingelt und hat heute Nacht Selbstmord begangen. Seine Offiziere haben die Absicht, sich den Bolschewiken zu ergeben. Wir haben keinen Augenblick zu verlieren. Sofortige Bereitschaft! Wir rücken los! Das ist ja Wahnsinn, Herr General! Wir sind nur ein Häuflein. Bei Tage kommen wir durch die russischen Linien nicht durch. Bitte erteilen Sie den Befehl, General. Meine Leute werden die Reihen von Feiglingen schon säubern. Wie viele SS-Leute befinden sich in der umzingelten Gruppe? Nur 30 Mann, Herr General. Versucht nochmals, mit Ihnen Verbindung aufzunehmen. Sie sollen sofort den Abschnitt gegenüber der Wegkreuzung beziehen. Делегат, товарищ делегат. Ой, вы куда-то пропали, а там вот генерал. Что за генерал? Мялась слухать, что они там мувил. Я не понимаю по-немецки. А мувила, что знаешь? Сконд ведела, что там застав только один? Я шаги считала. Вошло трех и вышло двух. Мондра. По что кламалась? Если бы сказала правду, то вы бы двери открыли, чтобы посмеяться надо мной. Мне на злость. Эй, ты!
Nie widzę tu nic śmiesznego. Niemcy naokoło, a jej się na śmierć zebrało. Prościcie. Oj! Prawdziwe złoto. A tak! Etwa brat nie polagajca. Солдат – это слуга народа. Все, что мы делаем, это для народа, а не для себя. Агитатор мы сейчас знали. Политграмоты не имеешь. Школа тебе, выучки не хватает. Стрелять этого мало. Надо знать, зачем стреляешь. Еще одно слово, сжутся тебе за сходов, ты. Меня Марусей зовут. Еще бы. Что случилось? Гутен Морген. Что? Гутен Морген. Zobacz sama. Она совсем ржавая. Легко пойдет. Можно ее выломать. О, да хотя бы вот этим. Nie zabieraitесь? Dlaczego nie? Żołnierzowi nigdy nie jest za dużo snu. Każdą minutę сюда mogą przyjść Niemcy. Spokojna głowa. Spokojna głowa? My должны бежать, слышите? Давай, иди скорей! Надо известить наших, что здесь Niemcy! Nie szarp się! Wszystko mnie boli. Cały jestem potłuczony. Takie sińce mam na plecach. Sama sobie kraty wyłamuj, jak chcesz. Ja zaczekam. Аж наши придут. Если все поляки таковы, то хороших союзников пришлось иметь. Самим воевать приходится. Поляков то ты себе не чепляй. Jesteśmy najlepszymi żołnierzami на świecie. Polak rodzi się już bohaterem. Nawet jeżeli by nie chciał, to i tak nim zostanie. Сильно ударили. Wszystko przez ciebie, przynosisz mi pecha. Otwórz drzwi. Zaczem? Wy chcecie podождать naszych? Все равно ведь gdzie. Czekaj, tylko ja stąd wyjdę, to ja ci pokażę. Долго бы ждать пришлось.
ваше ружье. Пригодится. Здесь, наверное, крысы. Не выгупимся, отвуж дверь. Зачем? Лада хвила могу впасть у немцы. Спокойно, Глова. Zastanów się, co robisz. Nie wolno ci odmawiać frontu zamykając najlepszego ochotnika. Prawdziwy sowiecki sołdat tak nie robi. Posмотрите, agitator naszołca. Zapomnę o naszych waśniach. Teraz zgodnie będziemy już działać. Daję ci słowo. Sojusznik mi się znalazł. Towarzysz broni. Nie ma przyjaciół. Sami musimy tę wojnę prowadzić. Это может пригодиться для решетки. Там много всякого железа навалено. В якой машине? Наверху. Там, где золото, помнишь? Dieser Wein ist über 100 Jahre alt, aus dem Schlosskeller, Herr General. Wer hat denn das getragen? Der feine Kratzel, Herr General. Mach das sauber! Das klebt ja vor Dreck! Die SS-Abteilung bestätigt in unserer Funkmeldung. Sie warten auf uns im Wald hinter den russischen Linien. Die schlagen los, wenn sie unser Signal hören. Erklärt den Soldaten, dass wenn die Russen uns früher finden, legen sie uns alle um. Keine lauten Gespräche. Keine Schüsse, bevor von unseren Stellungen der Angriff nicht erfolgt. Sie sollten nicht essen. Bei vollem Magen sind Bauchschüsse durch, Herr General. Ich habe zwei der besten SS-Männer für Sie, Herr General. Die werden für Ihre Sicherheit sorgen. Nur keine SS-Männer, dass mir keiner von denen nahe kommt. Die Bolschewiken schießen auf jeden von euch mit gleichem Eifer, wie sie es auf mich tun würden, hätte ich die Generalsuniform an. Es ist nicht gut für so eine Aktion zu essen, so ein Bauch. Schauen Sie, dass Sie wegkommen! Thank you.
Ludową własność kradniesz, faszysto? Rzuć to! Chodź tu, Guten Morgen. Weź to. Rusza. No. Herr General, wir verlassen das Schloss. Juni? Wo ist der General? Wohin ging der General? Der General ging nicht raus, Oberleutnant. Die ganze Zeit stehen wir vor der Tür. Versoffene Schweine, wenn ihr den General in 5 Minuten nicht findet. Herunter, Sophia, wir verlassen das Schloss. Alle gehen schon in den Hof. Urzeszko, Urzeszko, nie już ty z durniem, otwieraj no. To słyszał, jak zamykałeś. Nie gniewaj się, synku, no bywa, że i ja z nerwów czasem wyjdę, a ty zaraz obrażasz się. Nie już ty taki zawzięty na starego, wadzę. Wadzuchnij. Что? Нет. Что это такое? Откуда? Трофейное. Здобываем на фашистах. Это и вправду немецкое. Мова. Допьера наедзанный жовнеж представляет полную вартость боевого. Перестаньте дурака валять. Вы ведь солдат, а не дуралей. Застав. Полак голодный, то злый. Żołnierz nigdy nie traci zimnej krwi, nawet gdy jest w samym gnieździe wroga. Jeńca nawet zdobywa. Tych krat już nie ma. Wyłamałem. Słyszysz? Okienko otwarte. Nie ma czego płakać. Sowiecki soldat nigdy nie płacze. Pomogę ci, dobrze? Nie, nie надо.
Ciebie zdziesz! Czego ty jeszcze chcesz? Masz przecież wolną drogę, możesz iść. Durak ty, durak. Pojmają ciebie Niemcy, ubiód. Ja wiazem w czest wiernuca. Prisiagu dawał. A kim stał? Dziedzierdzirom. Jak zwać ty ciebie? Wacław Orzeszko, jednostka 1114. Iż to mnie dolażyć naczelstwu. Przezostałem, aby pochwycić języka. Postaram się złapać oficera. Gieroj! Надо родиться поляком, чтобы быть таким сумасшедшим. Помогу тебе. Без меня ничего не сделаешь. Где этот офицер? Ja i tak сейчас вернусь назад. Czego ty właściwie chcesz? Dlaczego się tak do mnie przyczepiła? Да потому, что я хочу быть настоящим бойцом. Хочу сделать что-нибудь для фронта. А только стою на дороге и покрикиваю на шоферов. Я в Польше не родилась. Героем быть мне не обязательно. Только так, обыкновенно. Я сама вызвалась вино-то сторожить. Попросила у начальства. Что? Алкоголь снижает боеспособность. Боец пьяный, у него в голове путается, не сознает, за что борется. Бойцы сегодня в атаку идут. Не хотела я, чтобы пили. Стрелалась до мне без жадного рассказу? Да. Uciekaj stąd! Szybko! Nikuda odsiuda nie pójdę. Nie pójdziesz! Chcę to, że plennego wziąć. Nie pójdziesz! Nie! Nie! Nie, nie, nie! Co to? Hej, Fritz! Guten Morgen! Wyłaź! No wyłaź, powiedziałem! Bierz go sobie i uciekaj. Na co czekasz? Chciałaś przecież jeńca. Boisz się. Właśnie z powrotem. Przestraszyłeś żołnierza. Настоящий герой. Генерала поймал. Wariat. Jak Boga kocham, wariatka. Żeby ty końca wojny nie doczekał. Żeby ciebie wszyscy oblezli. Żeby tobie ręce zaszczywiały i opadły, ty jodasz, zobaczy ty. Ja tobie kości polamię, ty zaraza klasowa. Żeby tobie orzeszki spuchli. Czekaj się ty, ja tobie nogi z dupy powyrywam i przed sądem polowym postawię. Ty zakalec, putu. Ty zaraza, żeby ty zgisz, cholera. Mówię tobie raz ostatni, wyłaz po dobroci, no! Szeregowiec Orzeszko, ja wam daję rozkaz otworzyć bramę! Otwórz, nie bój się, u mnie pepesza zacina się, no! Macek, liczę do trzech. A nie tak pluton przeprowadzę, inaczej z tobą pogadamy. Raz. A? No. Trzy. No to poczekaj. Gdzie? Ja już wam kazał na miejscu siedzieć. Wladziu, toż będziemy ratować, lecimy. Będziemy ratować. Obywatel sierżant tak krzyczał, że o kilometr słychać było. Słychać było, słychać było, ale rozkazu nie było. Zamknął się dezerter, tylko mnie zobaczył. Bramę zakluczyło. Co? Widział ty? No, no. No i ma. To wywali. Co chcesz teraz, o? Dawaj, wywali. Dawaj, wywali. Ej, 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 no i co, no?
General lässt ihn nachkommen? Wieso? Ist er denn nicht hier, Herr Untersturmführer? Wir haben das ganze Schloss durchsucht, Herr Oberst. Ich dachte, er wäre schon hier. Wo ist der General? Der General? Im Schloss ist er nicht. Haben alle Ecken genau durchsucht. Du feige Hund! Den General im Stich gelassen und selbst getürmt, was? Das ist reiner Verrat, ihr Schweinehunde. Hab längst ein Auge auf euch. Den Schädel hau ich ein, bevor du dich den Russen ergibst. Du, Jesko, das ist der Jeden, arrestowany jesteś! Wyłaś! Jesko! Wygląda jak łachudra. Nie, nie, to na pewno on. Ja jego uznala po temu szramu. Ty kto? Generał? Nein, nein, gefreiter. Nur gefreiter. Stój! Dokumenty, papiery masz? No, książkę wojskową. Powiedz mu, o co chodzi, bo mam ręce zajęte. Dokumenty pokażę. Ich bin nur gefreiter. Nur gefreiter. Popilnuj go. Po cholerę, żeś się rozebrał. Niby generał w podkoszulku paraduje. No widzisz, Guten Morgen, teraz ci zimno. Ja jemu się nie dam, a to prostudzica. I na doprosie słowo z niego i wydawisz. Przyznaj się, tego generała wymyśliłeś, żeby ze mnie zrobić balona. Jej Bogu, prawda, czesne i komsomolskie. Ja jemu w etuteru widziała. Dobra, dobra. Teraz to tak mówisz, a w sztabie to powiesz co innego. Już raz dzisiaj skompromitowałem swój pluton. Ja ciebie rozumiem. Chcesz jak najszybciej się stąd wydostać. A ja совсем mi nie chcę. Dobudzi mnie w mundir i potem wywiedzie mnie w oko, jak настоящего generała. A skąd to mamy wziąć ten mundur? A on tam, gdzie był generał? To go przynieś, jak żeś taka mądra. Tak, точно. Tak, точно. Pociągniesz na górze za łańcuch. Otworzy się szafa w ścianie. Tak, точно. Co? Hej! Sam pójdę. Tak, точно. Jak cię Niemcy złapią, to nikt mi nie poświadczy, że to generał. Pilnuj go. Tak, точно. Przestań już z tym tak точно. Tak, точно. Siedzi spokojna. Pójdziesz ze mną, on i tak nie ucieknie. Tak, точно. Ładny kamyczek, co? Jak oni się tam dostawali do tego zegara? No skoda. Tu kiedyś były schody, widzisz? Są jeszcze ślady. Tam na pewno jest jeszcze jakieś wyjście. W każdej wasze są takie. Jak się nieprzyjaciel dostał do środka, to się miało bocznym wyjściem. Właśnie, właśnie już. Sierżant będzie się biegli. Ale tu echo. Aufstellen, dass niemand am Leben bleibt, wenn Sie den General finden. A
ty aby na pewno ja go widział, a? No jakże, nawet pyskował do mnie przez bramę. No i co? No, znaczy jest na dole, na piętro by i nie zdążył. Podejrzewałem cię, że chciałaś uciec z generałem. Znaju. Przepraszam. Nie dziwo. Cieszę się, że wróciłaś. To tu, z tamtej strony jest szafa, która się otwiera. Oj. Może tam? Że Niemców już nie ma. Zauważyłaś, jak cicho? Nie ma nikogo, uciekli bandyci. Hełd, ja tobie zaraz dam bandytów. My za tobą całą noc jak przyganiamy. Stój, aresztowany jesteś, stój! Stój, pogadam! Po czemu ubierza? Ja też od swojej. Zszedłem z posterunku. Wina mi się zachciało, cholera. Nawet ty generała pojmał. Prostiat. Nie dadzą mi się nawet wytłumaczyć. Zawsze chcieli się mnie pozbyć z plutonu. Sierżant mnie nie lubi. Przynoszę im pecha, rozumiesz? Jonasz jestem, pani Majerz. Jonasz? O, nie ponimają. Cholera, głowę bym dał, że on wpadł do tej sali. A Pietu szukał? Złoto? Zwykła miedź. O rany, niemiecki mundur. Generalski.
Zanieś to sierżantowi. Wychodzimy ze zamku, wychodź. Sierżant, no, wychodź. Sierżancie, Plutonowy znalazł to w takim pancernym uniformie. Święty Ignacy, toż to generalski mundur, o! Nasz mundur, o! Wsią k ciortu. Bierzemy generała i uciekamy. Nie, bez mundura nie pójdę. Powiedziałem ci, że ja im nie mogę się pokazać. Sama pójdę, odkrywaj. Co odkrywaj? Odkrywaj, znaczy szkaf odkrywaj, понимаешь? Nie, nie, pani Maj. Odkrój, говорю. A spodni byli w drugim pancerzu. A generał od tego ubrania gdzie? Co gdzie, gdzie? A mnie skąd wiedzieć? Jakiś mikry był ten generał. Mikry, nie mikry, przydałby się i tak. Oj, to ona była z Orzeszką, poznaję ją. A gdzie Orzeszko, a? Jedna ty! Obywatelu sierżancie, ty mnie nie pepsi, ja ciebie podsąd palowy! Wylaź no! Uczep się! Wylaź, a nie tak strzelać będę, o! Ale obywatelu sierżancie, chciałbym, żeby ty się żeby ach, ty, 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 ma... On nie wyjdzie! On aresztowan! Ja jego zapierla! Ty? A ty kto? Szpion może, a? Pokaż papiery! Ja jestem na postu! A ty na mnie nie kryci! Ja i ciebie aresztuję! Wszyscy pan aresztuję! No, nie irytujesz, nie irytujesz! Zabierzemy dezertera, pójdziemy sobie na za to! Ale łatwo się rzędzie, jak Boga kocham, nie jestem żadnym dezerterem! Cicho! A ty jego dezerterem nie obzywaj! On generałów w plen wziął! No już ty, durna? Jakiego generała? Obyknowiennego. Generałów Niemcy nie mieli, czy li? Święty Kaziuku, generał od tego munduru. Ona mówi prawdę, obywatelu sierżancie. Mamy generała, jak Boga kocham, mamy prawdziwego generała. Nawet bliznę ma. A no bierajcie, skazało już wam, że to zdzieś nie lzia. Ale poczekaj, poczekaj, tobie ż nie wolno jego trzymać. Nie wypełnił prikazu podstawowa i должен понести nakazanie. Ale jakież ty masz prawo do niego, on żeż tutaj służbą, bo ja jemu sam kazał tu przyjść, no. Żeby zobaczyć, czy nie ma generała. No tak, no. Germańców. To, że przystali, dezertiera zasiściajcie, a? No matko przenajświętsza, coż ty pleciesz, jakiś to dezerter? Toż po prostu najlepszy nasz żołnierz. Tak. Chluba batalionu, o. Już dawno powinien... I kaprala dostać, o! A order! O. Prawda, Wacuprze, i order! Tak jest, obywatelu sierżancie! Sami że gawarili, że to pod cud! Gdzie? Jaki sąd? Kto to mówił? Nie! O. Przesłyszałaś się! Ty dobry żołnierz, prawda? No! Puści ty jego, niech on sobie idzie z tym swoim generałem, a nie tak sobie jeszcze biedy naputasz! I czekać nie ma na co! Nam trzeba tego generała odstawić do sztabu z językiem, od co? Tylko nie думайте, że ze mną tak lekko zgawaricie. Следующий raz больше nie wpuszczę. Da, ubierajcie się na dwór. On tam сейчас придет. Z generałem? Z generałem. Ale to u ciebie odkuda? Oddaj. No jak to oddaj, dziewczyno, toż nasza zdobyczna. Nie wasza, mojo. Ja sama spriatala. Schowała? A po co? Da ведь надо было его раздеть, чтоб не удрал. Хочешь, чтоб его без штанов пустить? Але, дай слово, же отдашь генерала. Комсомольские. Честное слово. А теперь смывайтесь, быстро, все. Ну, живо. Давай, давай. Фу, черт, не девчонка. Żeby człowieka do gola rozebrać, a? I to samego generała. A cóż by taka zrobiła ze zwykłym szeregowym? Nie daj Boże, taki się dostać w ręce. Thank you.
Rusia, nie gniewaj się. Ty mi się bardzo, bardzo... To znaczy, ja ciebie bardzo... Понимаешь? Нет, не понимаю. Я люблю тебя. Понимаю. Ой, понимаю. Ale będzie miał minę ten szwab, jak mundur zobaczy. Jego gdzieś niet. Hej, Fritz, do cholery, bez głupich kawałów. Hej, guten Morgen. Na bosaka uciekł. Biegnij w tę stronę! Ej, udał się nam chłopak. Aha! Ot nasz porucznik postawił oczy w słup, a? Powie pewno, znowu z niczym wracacie i Maciuka zagnie. A ja jemu na to, co z niczym? A generał, wystarczy, a? Władziu, powiesz tak? A ot tak ja jemu i powiem. A generał, wystarczy, a? Wino tobie zachciało się, ja tobie zaraz dam wino. Tu i strzelać będę. Christoche Feiglinge! Hab's gesagt, wenn nicht wer Sie, so legen Sie uns um! Ruhe, die Befehle des Generals ausführen. A ja prosto podejdę do tego generała i dam jemu w mordę. A coś ty zwariowała? A jak nas w 39 prowadzili do niewoli, to taki swolacz generał stał w samochodzie, o, i fotografował. Przez 3 dni nie dali nam jeść i pić, wyglądaliśmy jak łachmyty. A ten stał w samochodzie i fotografował. A skąd plutonowy wie, że to on, ha? Może i nie ona, i drugiego takiego nie spotkam w życiu. A ja zakazuję. Toż nie jakiś tam Szwab, ale prawdziwy generał. I do tego jeszcze nasz generał. No.
O, masz jeszcze jeden do winopoju. Ej, ty spodnie chcesz zostawić, a? On już nawet sam się zaczął rozbierać. Dziadzia, przynieś nam trochę. Masz buty, bo katar dostał. Ty, uważaj tam, że ta baba, no. Powiedz jemu, żeby na nią nie wlazł, a to zaaresztuje, no. Nie ma się czego bać. Swój chłop jestem. Tylko uważaj, bo tu stoi baba na warcie. Cięta na chłopów jak cholera. A, ale to dobre. No pij. Pij. Nie bój się, już ja dopilnuję, żeby cię nie przyuważyła. Ty ze 106. Ze 106 gwardyjskiej, a? Aleś się dorwał, brachu. Ciecie, przeszło 100 lat. Święty Kaziuszku, patronie mój, taż to jeszcze lepsze. Ano, spróbuj. Co? Ty chyba Gruzin, albo Armiaszka. Gębę masz taką jakoś nierusko. To jasne. Ruski jak my wódkę lubią. O, a to jakieś inaczej. Czerwoniutkie. Gdzie jestem, generał? Zrobiliście z nas balona, co? Obywatelu się rzadko. Zabierzcie mu pas i karabin! Uch, tak bym cię łajzł. A my действительно generała поймали. Честное слово. On nam w okno udrał. Gdzie leziesz? W sztabie powiem, tak i po ciebie przyjdą. Też mogłem dużo wypić. Nie tyle co ty, ale też sporo. Ile ty możesz wypić naraz, co? O, 3-4 litry. No ile? Ze 4 to chyba teraz wypiłeś. No, będzie ze 4. A wracamy do góry. Jeszcze ci mało? Wychodzimy z zamku. Oj, muszę już iść. A jak tak umiesz pić? To i z tą babą też sobie poradzisz. Cześć!
steht nur noch der Posten, aber das ist ja eine Frau. Den Posten unschädlich machen. Und wenn ich nur einen lauten Ruf höre, dann lasse ich euch sofort am Schlosstor hängen. Nie przyszło, że można tyle wypić. Tak, ze 3 litry tego wina wytrąbił. Władzie, słyszysz, a? Odczep się. Marna niby taka jakaś nieruska, a pije jak prawdziwy Słowianin. Z początku to się tej dziewczyny bał, za beczki się schował, a potem jak se popił, to mówi, ja z tym winem daję radę, tej dziewczynie radę dam. Tak powiedział. O, te armiaszki to też... O jakiej dziewczynie mówisz? No co, znów zaczynasz, co? O jakiej dziewczynie on mówi? Kto ma jej dać radę? Pewno nie ty! Spodni na pewno nie schowa! Stój! Stój! Stój, ja to zastrzelę! Stój, no! Zwariował! Chcesz zabić chłopaka? Oj, nie pieprz, ja całkiem w bok. Uch, niech ja jego...
Czekaj, bo cię tu postrzelą. Co jest? Nie wiem. Niemcy przestali strzelać. Wladziu? No? A ty dlaczego nie strzelasz, a? Niemcy przestali, tak i ja przestałem. Może poddają się. Aha. Aureli! Ty! Co jest? Stój! Zatrzymaj się, Armieszka! Stój! Stój! Gdzie pchasz się, Kaziuk? Coś ty zwariował? No gdzie leziesz? Stój! Gdzie leziesz? Nasz generał! Paternowaty! Stój! Armieszko! Do ciebie mówię! No jeźdź tam, Niemcy! Zabiją, no! To on! Wadum! Nasz generał! Nasz najjaśniejszy niemiecki generał! Smatrycie! Wirklich, ich kann nicht mehr. Sperrt mich in diesen Keller dort ein. Aber nicht nur nicht mit diesem Säufer. Ich habe eine kranke Leber. Udźwiękowienie wielokanałowe 5.1 Maciej Ziółkowski, Studio Voiceland, Wrocław.